Dobra, tak jak teraz. Dzień dobry panie i panowie. Mamy debiut, jeżeli chodzi o Media Mode dla GoPro 9. Nagrywam w 4K, w 25 klatkach na sekundę, w liniowym profilu, tak? Coś my tu jeszcze, czy my tutaj coś jeszcze mamy? Wydaje mi się, że mamy stabilizację horyzontu. To wszystko. Słuchajcie, pożyczyłem ten Media Mode, bo zastanawiam się cały czas, czy tą kamerę zostawić, czy nie. Czy ją sprzedać, bo mam okazję sprzedania jej Pawłowi. Zastanowię się. Na razie dzisiaj robimy sobie próby. W każdym razie parę słów, które chciałem powiedzieć. To będzie taki vlog, właściwie taka moja wypowiedź. I też na próbę, żebyście zobaczyli, jak dziewiątka się spisuje w samochodzie, jakie efekty można osiągnąć. Ja mam tutaj konfigurację następującą. Hero 9 Plus Media Mode do tego, a następnie mikrofon, z którego korzystam, to jest mikrofon krawatowy. Nazywa się Rode SmartLav Plus, aczkolwiek on nie ma przejściówki na kamerę zwykłą, więc musiałem dokupić jeszcze dodatkową przejściówkę SC. Nie mam jej tutaj, nie będę w każdym razie SC03 albo z SC04 napiszę na ekranie. Dobra, słuchajcie, i to jest konfiguracja, która myślę, że do nagrywania w aucie może być całkiem niezła, bo powinna zapewnić nam w miarę przyzwoite pole widzenia, a jednocześnie powinna zapewnić w miarę dobrą jakość dźwięku. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Wszystko nagrywam w 4K, w 25, tak jak mówiłem, w liniowym i horizon leveling. Z pozostałych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, oprócz tych technicznych, jest jedna kwestia, gdzie chciałbym zwrócić się do Was o pomoc albo o poradę. Nawet nie wiem, czy to powinienem nazwać pomocą czy poradą. W każdym razie informacja jest następująca. Słuchajcie, dosyć długo pomaga mi taki kolega, który ma na imię Łukasz. I Łukasz jest bardzo fajnym facetem. Ja naprawdę go lubię mega. I on pomaga mi w zakresie wypożyczania sprzętu przeróżnego. Jak nie dron, to filtry. Jak nie filtry, to kamera. Jak nie kamera i filtry, to inne akcesoria, to znowu inna kamerka, albo inny dron, albo smart controller. Dzięki Łukaszowi nagrałem spokojnie, mogę powiedzieć, około 20-30 odcinków i jestem mu za to bardzo wdzięczny. I słuchajcie, też chciałbym mu się odwdzięczyć, bo dlatego, że Łukasz znalazł się w takiej sytuacji, która dla mnie jest nieco absurdalna, ale już Wam powiem, o co chodzi. Mianowicie w zeszłą sobotę, czyli to było dokładnie tydzień temu, Łukasz pracował w charakterze zaopatrzeniowca, a mianowicie on ma remont w domu i trafiła mu się taka funkcja, że musiał skoczyć po zaopatrzenie, a często ze sobą nosi w plecaku różne rzeczy i miał w tym plecaku ze sobą wtedy trzy kamery, bo miał Hero 8, Hero 9, plus do tego pewnie Media Mode, plus do tego miał Insta360R, i to w wykonaniu, słuchajcie, w wykonaniu pełnym, czyli miał obiektyw jednocalowy, obiektyw standardowy, plus do tego jeszcze obiektyw 300 i jeszcze szkła 360 stopni. I to wszystko miał spakowane, plus do tego iPada 5, czyli 2015, i do tego jeszcze trochę akcesoriów typu głośniki. No dobra, w każdym razie w czym rzecz? I wyobraźcie sobie, że pojechał do Leroy Merlin, cała rzecz się miała w Sosnowcu, tak? Chyba w Sosnowcu. Tak, to było w Sosnowcu. I pojechał do tego Leroy Merlin po zwykłe zakupy, miał kupić gips i zostawił, słuchajcie, ten plecak nieszczęśliwie w samochodzie. Dobrze, że nie miał w ogóle dronów ze sobą, bo on ma jeszcze dwa drony, ma dwójkę, Mavica 2 Pro, plus ma do tego jeszcze Mavica R2. No i Łukasz zostawił to wszystko pod Leroy Merlin. I wyobraźcie sobie historię taką, że ten sprzęt mu dmuchnęli. I on się zorientował dopiero jak był gdzieś dalej, jak te zakupy kontynuował i pojechał jeszcze po zakupy spożywcze, dopiero wyszedł i zorientował się, że coś jest nie tak. Okazało się, że to nie tak nazywa się brakuje plecaka. Aha, i jeszcze wcześniej nie mogli otworzyć kluczykiem z poziomu pilota tego samochodu, więc pod Leroy w ogóle się nie zorientowali oprócz tego, co było dziwne, że nie mogą otworzyć samochodu. Policja za mną jedzie a propos, że muszę się trzymać.
No i dobra, no i pod następnym sklepem już spożywczym okazało się, że faktycznie plecaka nie ma, więc wrócili do domu, i on pomyślał, że to jest przecież niemożliwe, więc szukał tego plecaka w domu, okazało się, że tam go nie ma. No i kurczę, wyszło na to, że mu po prostu ukradli. Oczywiście pod Leroy Merlin kamera, która była nieczynna. Pojechali na policję, ochrona im w ogóle nie pomogła, ochrona pilnuje tego, co jest w sklepie. Natomiast sytuacja taka, że pojechali na policję i policja stwierdziła, że faktycznie parę samochodów było otworzonych w tym samym dniu i że taka szajka grasuje właśnie w okolicach tego Sosnowca. W każdym razie spisali te numery, które są produktów. I sytuacja jest w toku, to już jest drugi tydzień. Ja chciałem ten film opublikować, ten, który teraz nagrywam, słuchajcie, z pewnym opóźnieniem. Dlatego, że zwykle jest tak, że osoby, które kradną, one też nie umieszczają ogłoszeń o sprzedaży od razu, tylko umieszczają po jakimś czasie. Dlatego myślę, że to jest dobry czas, żeby ten film też wrzucić. Ja go tak zaplanuję mniej więcej może na poniedziałek albo wtorek, to zobaczymy jeszcze. W każdym razie chciałem się do Was zwrócić z taką prośbą, że jakbyście znaleźli oferty atrakcyjne na używany sprzęt, właśnie takie jak GoPro Hero 8, ja podam numery seryjne, bo dostałem te numery od Łukasza, GoPro Hero 9, ewentualnie mógłby być też Media Mode do tego, do 8, bo na pewno miał do 8 Media Mode. Plus do tego iPad 2019, on był tylko i wyłącznie na Wi-Fi, czyli to nie, on nie był z kartą pamięci. I do tego Insta360 wyposażona w całości, też mam numery seryjne. To bardzo Was proszę o sygnał, może być bezpośrednio do mnie, czy mailem, czy messengerem. Zwykle podaję na kawkach takie namiary mailowe na siebie. I też prośba o to, żeby właśnie pomóc i mnie, Łukaszowi, w tej sytuacji. Gdybyście widzieli ofertę 3 Lombardów, czy na Allegro, czy na OLX-ie. No i druga rzecz też, czy na grupach facebookowych, bo zdarzają się też takie grupy facebookowe typu sprzedam, kupię GoPro lub tego typu rzeczy. Słuchajcie, i też jest, myślę, że ważna sprawa, żeby kupować sprzęt używany jednak z opakowaniami. Oczywiście nie wszyscy na to zwracają uwagę, ale w takim przypadku, jeżeli sprzęt jest kradziony, to na pewno nie ma opakowania, więc myślę, że na ten temat też warto powiedzieć. Głupia sprawa, jak to w życiu. Wiadomo, że zwykle tutaj na tym kanale staram się inne treści publikować, ale tak jak powiedziałem, Łukasz mi mega pomógł, dlatego że bez oporów żadnych pożyczał mi mnóstwo sprzętu i to naprawdę wartościowego. On lubi nowości, nie wszystkie oczywiście trzyma, bo część sobie zostawia, część sprzedaje. Ale w tym przypadku testował trzy kamery, Hero 8, 9 i Insta360 i muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę boli, jak człowiek straci sprzęt o wartości około 12 tysięcy złotych w ciągu dosłownie paru minut wizyty w markecie budowlanym. Nie wiem, czy jeszcze coś chciałbym zaznaczyć do tego. Myślę, że to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o ten film i mam nadzieję, że ten sprzęt się odnajdzie, przynajmniej częściowo, a jeżeli nie, to przynajmniej będzie głośniej o tym, że takie sprawy się zdarzają i też ludzie nie będą zostawiali plecaka w środku samochodu. Ja Wam muszę powiedzieć, że miałem parę takich akcji, gdzie zastanawiałem się, ostatnio nawet tydzień temu dokładnie, jak wracaliśmy w niedzielę z Zawoi, zatrzymałem się w Olkuszu, żeby zrobić fajnie ujęcia rynku, bo była taka pora jak teraz, może nawet troszeczkę później, około 17.30, niskie słońce. Mówię, dobra, zrobię ujęcia z samego rynku. Wyobraźcie sobie, tego sprzętu miałem naprawdę mega dużo, bo miałem zarówno komputer, MacBooka miałem ze sobą, jak i miałem właśnie kamerę, miałem Lumixa. I wszystko dźwigałem ze sobą, drona oczywiście, wszystko dźwigałem ze sobą równiutko i nie było w ogóle przebacz, żebym cokolwiek zostawił w samochodzie, co było warte więcej, no może więcej niż 200 ze sobą w statywie. Zastanawiałem się też kiedyś nad tym, słuchajcie, czy okleić auto dronowo w jakiś sposób, ale nie zdecydowałem się na takie oklejenie ze względu na to, że no niestety, ale ludzie zwracają na to uwagę, a część osób myśli o zupełnie inne, ma zupełnie inne podejścia, mianowicie
raczej patrzy na to, jak można zyskać, niż jak można skorzystać, nie? Także tak to wygląda. No, dla mnie to jest trochę horrendalna sytuacja. Na szczęście te urządzenia mają też numery seryjne, więc to nie jest tak, że one w próżni się zupełnie zatopią. Tym bardziej, że metody sprzedaży używanego sprzętu, zwykle takiego, są dosyć proste, bo albo ogłoszenia, albo lombard i powinien, mam nadzieję, wypłynąć prędzej czy później. Zwykle wypływa z większym opóźnieniem niż to się tak wydaje, więc to trochę trwa. Ok, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i z góry dzięki za pomoc, słuchajcie. Trzymam kciuki za odnalezienie tego sprzętu i tak jak powiedziałem, jednak nie ma co zostawiać w samochodzie. Ta droga jest tutaj kosmiczna, naprawdę. Świetnie. Wow, jaka miejscówka.